Gorąca debata na temat planu naprawczego ostrowieckiego szpitala rozpoczęła się już na wtorkowej Radzie Społecznej ZOZ, kiedy to dyskutowano o treści programu, zwłaszcza nad jednym z punktów, informującym o zaciągnięciu 27-milionowego kredytu w instytucji bankowej. Temat powrócił również na sesji Rady Powiatu. Spowodowanie większego zadłużenia niż spłata tych zobowiązań wymagalnych naprawdę nie ma relatywnego wytłumaczenia. Dlaczego tak robią? No bo taki jakiś jest cel, zamierzenia, których my tu nie znamy, których nikt nie wyjaśnił. Radni opozycyjni zarzucają zarządowi, że zatwierdzenie programu naprawczego odbyło się w sposób nieuczciwy. Co więcej, decyzje podjęto za ich plecami. Nie było żadnych konsultacji społecznych, nie było konsultacji z radnymi. Zarząd zatwierdził program naprawczy w zaciszu gabinetu pani starosty i później wyszedł do załogi i powiedział: o, taki program zatwierdziliśmy, obejrzyjcie sobie. Ówczesny zarząd miasta pod przewodnictwem pana starosty Dudy zmienił statut tak, żeby zatwierdzał to zarząd. Myśmy to zatwierdzili, natomiast uważamy, że sprawy dotyczące szpitala powinny toczyć się w o wiele większym gronie, a więc na Radzie Powiatu. Program naprawczy zakłada nie tylko wzięcie kredytu. Znajdują się tam również punkty mówiące o likwidacji ZOL-u, otolaryngologii, fizjoterapii ambulatoryjnej oraz w późniejszym czasie ginekologii i położnictwa. W przypadku ginekologii z położnictwem likwidacja jest warunkowa, o ile się uda usprawnić ten oddział organizacyjnie i finansowo, może pozostać. Jeżeli to samo będzie przy fizjoterapii ambulatoryjnej, może pozostać. To jest powiedziane wprost w programie. Warunek: uzdrowienie gospodarki finansowej. Jednakże fakt zamykania szpitalnych oddziałów oburzył radnych klubu PiS, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu nad uchwałą o przyjęciu informacji o zatwierdzeniu planu naprawczego. No jak możemy głosować w ogóle za zamknięciem oddziału w ostrowieckim szpitalu? Te tysiące ludzi, które na nas głosowały, by nam tego nie wybaczyły. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. I kto wstrzymuje się od głosu, proszę podnieść rękę, wcisnąć przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za i więcej głosów już nie było. Mnie rozczarował wynik głosowania, bo ja rozumiem opozycję, która, podkreślam to, odpowiada za dzisiejszą sytuację w szpitalu. Rozumiem, żeby się wstrzymali od głosu, nawet byli przeciw, ale nie wzięcie w udziału w głosowaniu, a mówienie wcześniej o jakiejś współpracy, jakoś to śmiesznie wygląda. Radni Prawa i Sprawiedliwości są przeciwni likwidacji oddziałów szpitalnych. Zarząd powiatu, dyrekcja szpitala, a także, co potwierdzili w głosowaniu radni KWW Jarosława Górczyńskiego, w programie naprawczym widzą szansę dla szpitala. Trzeba tworzyć większe oddziały o szerszym spektrum działania, wyspecjalizowane, bardziej rozbudowane, atrakcyjniejsze także do tego, aby zechcieli w nich pracować lekarze. Zarząd powiatu dopuszcza zmiany w przyjętym programie naprawczym, jeśli pojawią się nowe okoliczności. Już dziś powraca temat likwidacji zakładu opieki leczniczej. A jeżeli byłoby tak, że pracownicy zakładu opiekuńczo-leczniczego staną na wysokości zadania, zaczną się zastanawiać nad swoją przyszłością i nad usprawnieniem działalności tego zakładu i być może przedstawią jakieś konstruktywne propozycje, zarówno co do zwiększenia przychodów, jak i zmniejszenia kosztów, to na pewno te propozycje dokładnie rozważymy i jeżeli one przyniosą określony rezultat. Od wielu lat na sesjach Rady Powiatu najwięcej emocji wzbudza właśnie dyskusja o działaniu i sytuacji finansowej szpitala. Wszyscy radni nie wyobrażają sobie powiatu ostrowieckiego bez lecznicy i tu jest pełna zgoda. Ale próby i propozycje wyjścia z trudnej sytuacji już radnych dzielą.